Warunki atmosferyczne zdecydowanie nie sprzyjały dzisiejszemu spotkaniu. Mimo wszystko mieliście swoje okazje, aby, które mogły odmienić wynik tego meczu. Czego zabrakło? No tak, zgadza się. Tak jak pani mówi, mieliśmy tam swoje sytuacje. Kolejny mecz, który, w których mamy swoje sytuacje. A można powiedzieć, że przeciwnik stwarza jedną i, no i dostajemy tą bramkę. Nie wiem, nie wiem, co mam pani powiedzieć po takim meczu. Musimy się wziąć, wziąć wszyscy razem w garści. Wziąć się ciężko do pracy i miejmy nadzieję, że przepracujemy dobrze ten tydzień i, i weekend będzie po weekendzie będzie ten mecz następny bardziej owocny i zbierzemy w końcu komplet punktów, bo bardzo jest nam to potrzebne w danej, w danej chwili. Jednak bardzo łatwo straciliśmy tą bramkę na 1-0, co tak naprawdę nie powinno mieć miejsca. Proszę powiedz mi, jak mogliśmy uniknąć tego błędu w defensywie? No tak, zgadza się. Tak jak mówię, kolejny mecz, gdzieś prowadzimy tą grę, staramy się grać piłkę, stwarzamy sytuację i... I tak jak pani mówi, no przeciwnik stwarza jedną sytuację, gdzieś dopuszczamy za łatwo do tej sytuacji, tracimy bramkę i później już jesteśmy bezradni, nie jesteśmy w stanie. Nie wiem, ciężko teraz na gorąco powiedzieć, jak, co mogliśmy lepiej zrobić. Musimy sobie przeanalizować, masz na spokojnie. Dzisiaj, jutro będziemy mądrzejsi, także, także zobaczymy po wideo. W takim razie, jakie plany na najbliższy tydzień? No, na pewno, tak jak mówię, trzeba się, musimy się wziąć jeden za drugim, musimy skonsolidować się, wziąć się w garści, przepracować dobrze tydzień i... No i miejmy nadzieję, że, że te trzy punkty podniesiemy w końcu. Jedziemy na ciężki ciężki teren teraz do, na mielec, także miejmy nadzieję, że trzy punkty zrobimy i no i jakoś to zatrybi w końcu i pójdzie w końcu z górki, tak?